Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, których tutaj widzę. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić dzisiaj ten koncert. Już spotkaliśmy się z orkiestrą na jednym z koncertów, było to wielkie przeżycie. Dlatego dzisiaj stwierdziłam, że chcę z nimi świętować jakże wielki jubileusz 85-lecia. Nazywam się Agata Podłęcka i czasami tak właśnie sobie pogaduję do mikrofonu, ażeby połączyć to wszystko, co ma się tutaj dziać. Uzbrojona w mnóstwo kartek, podpowiedzi, uzbrojona również w tytuły utworów, które będą orkiestranci wykonywać, będę zapowiadać, ale też, co bardzo ważne, będę przypominać zacną historię tej orkiestry. Szanowni Państwo, jak to zawsze, należy rozpocząć od pięknego przywitania tych wszystkich, którzy orkiestrę tworzyli, którzy orkiestrę wspierają, którzy są jej byłymi i obecnymi członkami, tymi i tych wszystkich, którzy ich kochają i tutaj na to spotkanie dzisiaj przybyli. Tak więc w imieniu gospodarzy, w imieniu orkiestry, tej dzisiaj tak bardzo uroczystej, witam serdecznie wszystkich zaproszonych na tę okazję specjalnych gości, a mianowicie wicestarostę bochańskiego, pana Ryszarda Drożdżaka. Bardzo serdecznie witamy. Witamy również panią Barbarę Kwiecińską, przewodniczącą Rady Gminy w Rzezawie. Jest nam niezmiernie miło gościć księdza prałata Romana Majocha, proboszcza parafii Okulice. Jak również księdza Kazimierza Świętka, proboszcza parafii Borek. Serdecznie witamy młodszego brygadiera, pana Roberta Cieślę, komendanta powiatowego PSP Bochni. Jest z nami również pan Leszek Trąba, komendant gminy OSP w Rzezawie. Serdecznie witamy. Witamy również pana Łukasza Kumora, naczelnika OSP Okulice. Na dzisiejszym koncercie pojawili się również byli kapelmistrzowie orkiestry, pan Jerzy Ciaćko, obecnie kapelmistrz orkiestry dętej w Grobli. Witamy bardzo serdecznie. I pan kapelmistrz Piotr Seremak. Również serdecznie. Witamy pana Damiana Jabłońskiego, prezesa okręgowej orkiestry dętej Grobla. Oczywiście witamy też orkiestrę z Baczkowa, która przybyła i będzie nam towarzyszyć. Serdecznie witamy. Oraz witamy wszystkich przybyłych gości, członków orkiestry Okulice, tych, którzy już dawno grali, tych, którzy niedawno grali. No i przede wszystkim witamy też naszych zacnych jubilatów, bo to dzisiaj ich święto, dla nich wielkie brawa. Pewnie ten koncert nie mógłby się odbyć, gdyby nie liczni sponsorzy. Ich oczywiście równie gorąco witamy, ale przyjdzie moment, kiedy pochwalimy się, kto nas wspiera i kto nam towarzyszy finansowo. Chyba nadszedł czas, ażeby zapowiedzieć pierwszy utwór. Trzeba ściągnąć. Myślę, że to będzie bardzo dobry początek koncertu, a mianowicie wysłuchamy jednej ze znanych aranżacji, znanej z wykonania zespołu ABBA, ale również jest filmu o tym samym tytule, który za chwilę się pojawi, z filmu z Meryl Streep w roli głównej i jest to tytuł utworu Mamma Mia. Zapraszamy. Thank you.
Thank you.
Jestem przekonana, że jesteśmy już wszyscy w znakomitym nastroju. Proszę spojrzeć na twarze naszych muzyków. Oni wszyscy są bardzo młodzi. Orkiestra liczy 85 lat. A więc ci najmłodsi, wówczas tworzący 85 lat temu te orkiestra, musieliby dzisiaj mieć 100 lat. Mam nadzieję, że wielu z nich jeszcze słucha tego, co dzieje się tutaj. A więc sami sobie zdajemy sprawę w tym momencie, że to jest bardzo, bardzo zacny wiek. Dlatego wypada wręcz przytoczyć przynajmniej takie migawki z życia i historii tejże grupy orkiestrowej, ponieważ kiedy sama czytałam, przygotowywałam się, stwierdziłam, że jest to niezwykle ciekawe i jest to tak bogaty materiał, że można by było obdzielić nim nie jedną orkiestrę dętą, a już nagrody, o których też wspomnimy, to naprawdę mogłyby tutaj chyba całą okolicę wyposażyć i jeszcze by się mówiło, że to jest dużo. A więc, moi kochani, historia orkiestry dętej okolicy rozpoczyna się w 1936 roku. Wówczas grupa młodzieży okulickiej postanowiła założyć orkiestrę dętą, która będzie ubogacać uroczystości religijne i świeckie w parafii. No i oczywiście też w okolicznych miejscowościach. Na realizację swego zamierzenia uzyskali środki finansowe od kółka rolniczego, które świetnie funkcjonowało w okolicach. No i również zakupili instrumenty, głównie z fabryk instrumentów dętych z Lwowa. I od początku swojego istnienia orkiestra nierozerwalnie związana była z parafią Okulice. Jest z nią związana zresztą do dziś. Tam znajduje się bowiem sanktuarium pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w którym w szczególny sposób czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Okulickiej. Pierwszym instruktorem i kapelmistrzem orkiestry był wieloletni organista parafii z Okulic, Paweł Sroka. I dzięki jego zaangażowaniu prości okuliccy chłopi uczyli się nut, podstawowych zasad muzyki, poznawali także technikę gry na wybranych instrumentach. I tak po ciężko przepracowanych dniach na roli gromadzili się na kolejnych próbach, które odbywały się w domach prywatnych. A więc nie to, co dzisiaj. Proszę Państwa, ciąg dalszej historii za chwilę. A teraz przenieśmy się w świat baśni, bajek, tak bardzo kochanych nie tylko przez dzieci. I przed nami znane motywy z Króla Lwa. Zapraszam. Thank you.
Dotarły do mnie słuchy, że jest z nami również pani sekretarz Urzędu Gminy Rzezawa, którą równie gorąco witamy. Najważniejsze, że wiemy, że z nami jest i że nam towarzyszy. I równie ciepło witam, bo też powinnam wcześniej, ale tak sobie zostawiłam na deser, tych, którzy stoją na straży porządku, a mianowicie witam serdecznie wszystkich strażaków, którzy obstawiali każdy kąt i czuwają, ażeby nikomu nic się nie stało, żeby wszystko się udało. Brawa dla tych panów, ponieważ tu postawili scenę, tutaj też działali mocno i są razem z orkiestrą. Zresztą orkiestra należy. Zrzeszona jest właściwie przy Ochotniczej Straży Pożarnej w okolicach. No i mają takie fantastyczne wsparcie. Kochani, i znowuż fragment z życia tejże wspaniałej orkiestry. Przyszedł czas II wojny światowej. Nie dało się. Nie mogli zagrać. Musieli przestać muzykować. W obawie przed hitlerowskim okupantem instrumenty zostały ukryte w domach i w stodołach. Możemy myśleć już, co się z nimi działo przez ten czas. Nieużywane, zakopane, schowane. Po wojnie wydobyto je z ukrycia i orkiestra wznowiła swoją działalność. Z biegiem czasu stała się orkiestrą strażacką przy jednostce OSP właśnie zacnej w okolicach. Przez jej szeregi przewinęły się dziesiątki muzyków, początkowo tylko z okolic, ale później również z pozostałych wiosek parafii. W ciągu kilkudziesięciu lat istnienia orkiestry różnie toczyły się jej losy. Przeżywała ona lata rozkwitu, ale również okresy mniejszej aktywności. Pod koniec lat 70. ubiegłego stulecia orkiestra przeżyła poważny dwuletni kryzys. Wydawało się, że jej nie będzie, a jednak są, trwają i pięknie grają. Moi kochani, czas na następny utwór. Oczywiście pewnie będzie to kolejna piękna składanka z koncertu Glenn Miller. Paula Murty. Zapraszam. Thank you.
1979 roku do parafii Okulice przyszedł nowy proboszcz, ksiądz Adam Mardeusz. Dzięki jego staraniom i pomocy finansowej udało się reaktywować orkiestrę. W jej szeregi wstąpiło wielu młodych chłopców, którzy rozpoczęli również naukę w szkole muzycznej pierwszego stopnia w Bochni. Lata 80., początek lat 90. to szereg występów w historii orkiestry, między innymi podczas uroczystości religijnych, strażackich, dożynkowych, a także prymicyjnych, ponieważ wówczas było bardzo wiele prymicji. Jednak znaczącym mankamentem był brak jednolitego umundurowania orkiestry, a próby odbywały się w nieogrzewanej sali remizy OSP. Pomimo tych trudności muzycy nie zrażali się, ćwicząc i doskonaląc swoje umiejętności. Spójrzmy, jak dzisiaj pięknie wyglądają. Mają stroje, fantastyczne stroje. A więc ci fantastycznie ubrani muzycy zadmą w swoje instrumenty i zagrają dla Państwa jeden z najbardziej znanych utworów Koena, Halleluja.
warto wspomnieć, że lata największego rozkwitu orkiestry przypadają na lata 90. 1994 roku, kiedy orkiestry dołączył kapelmistrz, dziś tutaj z nami obecny, pan Jerzy Ciaćko. Wtedy to on nauczył wszystkich orkiestrantów wielkiego szacunku do instrumentów. Nauczył ich stroić instrumenty, dbać o nie, pielęgnować i po prostu nauczył je kochać. Wtedy to ogrom sukcesów spadło na tęże orkiestrę. O nim wspomnę za chwilę. A teraz, kochani, coś miłego na ząb, coś słodkiego, a mianowicie są jubileuszowe krówki, pięknie opatrzone podpisem i zaraz piękna dziewczyna podejdzie i poczęstuje wszystkich małych i dużych. Każdy z was lubi przecież słodycze. W międzyczasie będziemy słuchać sobie flashbacku właśnie wspomnianego wcześniej Paula Murta. Zapraszam.
1995 roku na wniosek kapelmistrza po raz pierwszy w historii orkiestry został wybrany jej zarząd. Natomiast w Rzezawie zostało utworzone Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, które objęło patronat nad orkiestrą. Zakupiono wtedy mundury strażackie, koszule, czapki i sznury galowe. Od 1996 roku, kiedy to orkiestra przeżywała rok jubileuszowy, swoje 60-lecie, uznano dzień 3 maja, właśnie ten dzień, kiedy ten jubileusz obchodzono, za święto orkiestry. I pewnie w tym roku, 3 maja, byśmy świętowali, gdyby nie pandemia. Z tej racji właśnie spotykamy się dzisiaj. Trzeba nam wiedzieć, że koniec lat 90. i początek nowego stulecia to lata największego rozkwitu orkiestry. I tak, liczebność orkiestrantów wzrosła wtedy do ponad 45. Kiedy spojrzycie na dzisiejszą orkiestrę, wcale nie jest ich mniej, bo równie 40 osób. Znacznie podniósł się też poziom muzyczny. Orkiestra stała się znana w całym województwie tarnowskim, potem małopolskim. Zdobywała czołowe miejsca w przeglądach, konkursach orkiestr dętych. O tym też będziemy mówić za chwilę. A teraz, proszę Państwa, coś po japońsku. Zapraszamy na uwerturę Satoshi Yagisawy. Thank you.
2001 roku odbyło się zebranie założycielskie i orkiestra stała się stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym własny statut, władzę i nazwę Orkiestra Dęta Okulice. W 2004 roku w rankingu sporządzonym przez Zarząd Główny Orkiestra Dęta Okulice znalazła się na drugim miejscu w Małopolsce oraz na 21 miejscu w Polsce. Na około niebagatela 2000 takich orkiestr OSP. Skoro zyskała tak wielką popularność, śmiało może zagrać jeden z najbardziej popularnych i dzisiaj znanych utworów. Wierzę, że są tutaj fani Domu z Papieru i będziecie mogli wszyscy razem z orkiestrą zanucić sobie Byla ciał, byla ciał, byla ciał, ciał, ciał. Przygotujcie ręce, przygotujcie gardełka. Może się uda razem z orkiestrą synchronizować. Zapraszamy. Zadziałały jako instrumenty perkusyjne, fantastycznie się skomponowały. Wielkie gratulacje dla Państwa za wyczucie i poczucie rytmu. Kochani, tak więc sława tej orkiestry zagnała ją w drzwi Telewizji Polskiej. I tak 2010 roku orkiestra uczestniczyła w nagraniu programu rozrywkowego Tak to leciało, który był emitowany na antenie TVP2. W 2011 roku, roku jubileuszu 75-lecia orkiestry, została nagrana po raz pierwszy w profesjonalny sposób płyta Orkiestry Dętej Okulice. Jak zdążyliśmy zauważyć, repertuar, który wykonuje i gra orkiestra, jest bardzo zróżnicowany. Znajdują się w nim nie tylko marsze, ale i znane standardy światowe, utwory rozrywkowe i muzyka filmowa. Jeśli potrzeba,
gra także utwory o tematyce ludowej. Jeden z nich stał się nawet niepisanym hymnem orkiestry. Jest to znana w naszym regionie melodia Hej tam wczora z wieczora. I będzie to jedyny dzisiaj utwór równie śpiewany. Zapraszam solistów. W latach orkiestra kładzie duży nacisk na koncerty kolędowe, noworoczne, ale również te poświęcone naszemu ukochanemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Bardzo bogata historia orkiestry to jest pasmo sukcesów konkursowych i ogrom koncertów. I ja wymienię tutaj, już bez dat, bo tych dat jest całe mnóstwo, no prawie 85 lat, te największe osiągnięcia. I tak, Grand Prix Festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu. Pierwsze miejsce w Festiwalu Echo Trombity w Nowym Sączu 5-krotnie. Drugie miejsce w tym samym festiwalu 6-krotnie. Pierwsze miejsce w Wiśnickiej Pradze Orkiestr... Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu 4 razy. Pierwsze miejsce w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych OSP w Tarnowie 2 razy. Zdobycie przez Kronikę Orkiestry pierwszego miejsca w Polsce podczas 7. Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP w Nowej Hucie. Udział w 7. Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Warszawie. Pierwsze miejsce podczas Parady Smoków w Krakowie. Trzecie miejsce w 12. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Jęcławicach. Srebrna batuta w 8. Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w tej samej miejscowości.
pierwsze miejsce w przeglądzie orkiestr dętych w Zakliczynie. Udział w 20. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr OSP w Krynicy Zdrój. Pierwsze miejsce w konkursach orkiestr dętych w Grudku nad Dunajcem dwukrotnie. Trzecie miejsce w przeglądzie orkiestr dętych w Browach koło Ustki. Pierwsze miejsce w 13. Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej. Viva Polonia. Zaproszenie do uroczystego koncertu z okazji Święta Niepodległości przez Bazylikę Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Wyróżnienie w 8. Wiśnickiej Paradzie Orkiestr Dętych w Nowym Wiśniczu. Myślę, że można by tutaj jeszcze było wiele, wiele wymieniać, ale czas na kolejny utwór. W związku z tym zapraszam na marsz Piotra Flisy, Dywizjon 303. Orkiestry, gdyby nie jej kapelmistrzowie. Było ich 7, z dzisiejszym jest 8. I tak po kolei orkiestry prowadzili od samego początku Paweł Sroga, Władysław Nicpoń, Władysław Łach, Eugeniusz Rzeszutko, Jerzy Ciaćko,
Piotr Seremak, Michał Kwiatkowski, Waldemar Groń i Mariusz Kurnik tutaj z nami obecnie. Kroniki naszej orkiestry zdobywały pierwsze miejsca nie tylko w województwie małopolskim, ale również i w konkursie ogólnopolskim. Orkiestra wyjeżdżała również za granicę. Tym też należy się pochwalić. I tak, grywała w Słowacji, w Austrii, w Anglii, w Szkocji, w Ukrainie i na Węgrzech. Warto jeszcze dodać, że ta orkiestra nie tylko jest sentymentalna ze względu na swoją przepiękną historię, ale również na to, co sobą prezentuje i co gra. I chyba czas na podsumowanie, drodzy Państwo. Zanim na koniec wymienimy wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania orkiestry, warto zebrać wszystkie informacje w taki small patch. I tak, orkiestra uświetnia swoim udziałem uroczystości gminne, powiatowe, uroczystości religijne, parafialne, daje liczne koncerty okazjonalne i okolicznościowe. Gra muzykę rozrywkową, filmową, klasyczną, jak i typową orkiestr dętych. W jej repertuar wchodzą utwory polskich i światowych kompozytorów. Bierze udział w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i światowych wydarzeniach muzycznych, popularyzujących muzykę orkiestrową, zajmując zaszczytne miejsca. Popularyzuje i kontynuuje tradycje muzyczne w gminie Rzezawa i jej okolicach. Wielokrotnie dawała koncerty muzyczne w towarzystwie innych orkiestr, chórów muzycznych, solistów w kraju i za granicą. W swojej historii była beneficjentem m.in. środków w programie Młodzież, realizując projekt Iskra oraz kilku innych programów pomocowych z zakresu kultury i muzyki. W 2018 roku orkiestra organizowała koncert papieski w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wraz z chórem ze Szczepanowa. W 2019, 2020 i 2021 była i jest beneficjentem programów Małopolskie Orkiestry Dęte i Mecenat Małopolski. W bieżącym roku orkiestra świętuje swój jubileusz 85-lecia powstania. Aktualnie jej prezesem jest pan Krzysztof Dziadowiec, obecny tu z nami, a funkcję dyrygenta, kapelmistrza pełni Mariusz Kurnik. Wielkie brawa dla nich. Powie Państwa orkiestra muzyką jednego z najbardziej znanych współcześnych kompozytorów muzyki filmowej. Zapraszam zatem na muzykę Hansa Zimmera. Thank you.
jeszcze pokazać Państwu te instrumenty, które tutaj dzisiaj dla nas grają, bo myślę, że to jest kwintesencja tego wszystkiego, że ci młodzi ludzie potrafią wydobywać dźwięki z tych instrumentów, które trzymają w dłoni, które trzeba zadąć. I mam taką propozycję, zarazem prośbę, jak będę wyczytywać dany instrument, żeby te instrumenty z właścicielami się pokazały, a jeżeli któryś pominę, proszę dyrygenta o uzupełnienie, dobrze? A więc bardzo proszę, aby pokazały się flety. Brawa dla fletów. A teraz klarnety. Chętnie prezentują instrumenty siebie troszeczkę mniej chętnie, aczkolwiek piękne głowy. Bardzo proszę, rogi E w rogi S. F-dur, S-mol, S-dur też chyba powinno być, tak powinnam to przeczytać. Kornety i trąbki. Saksofon. Tenory, barytony. Półzony. Tuby. I jak ostatnie mam podane instrumenty perkusyjne. Podpowiedź jest gitara basowa. Prosimy, aby się pokazała. Czy pominęliśmy jeszcze jakiś instrument? No i batuta, słuchajcie, najważniejsza. To jest taki stróż przeciw chaosom, tak jak taki środek na komary, prawda? Bez niego inaczej by nas komary zeżarły. Szanowni Państwo, ten koncert odbył się dzięki wielu ludziom dobrej woli i wielu dobrym sercom. Odwracam kartkę, bo tu muszę mieć już zdecydowanie podpowiedź. I tak, ci, którzy postanowili współtworzyć, czyli zasponsorować koncert jubileuszowy, to wójt i Rada Gminy w Rzezawie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, Maria i Ignacy Lis, Grażyna i Edward Milewscy, MB Wód Serwis Marcin Bielak, firma handlowo-usługowa Domek, Aneta i Rafał Wojcieszek, Bochnia, Proszówki. Dom Bochnia Nieruchomości Dariusz Kmiecik. Sklep spożywczo-przemysłowy w Bratucicach Ewa Zaleńska. Dominator usługi projektowe Jarosław Stal. Usługi brukarsko-budowlane Kazimierz Struzik. Firma Marbud z Dąbrówki. Agencja reklamowa Nawigator z Bochni. Firma transportowa Jakub Grandys, Waldemar i Ewa Milewscy. Firma transportowo-usługowa Jakubas, Marek Jakubas. Firma CAPS z Rzezawy. Firma handlowo-transportowa Transmed Jacek Król, Strzelce Małe. Firma REMI z Krakowa, IMEX Poland, Brzesko. Firma RAFMED, Rafał Kickę. Hurtownia Martex, Brzesko. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kodras, Proszówki. Piekarnia Filipek, Iwona i Piotr Zelek, Jodłówka. Sklep spożywczo-przemysłowy Dariusz Bieniek, Dębina. Leszek Bąkała, Agro Jurek, Waltra. Krzysztof Tomala, Kompania Leśna. Erwut, Huskwarna, Bochni. Auto Lech, Dąbrówka. Ignacy Kołodzi, Tomasz Chlowiec. MK Forest Service, Mariusz Kurnik. Nagródźmy ich ogromnymi brawami za wolność, za szczodrość, za zrozumienie. I moi kochani, został ostatni utwór. Została ostatnia kompozycja Ziegela i Schneidera. G.
Dżingis Khan. Specjalnie dla Państwa.
wielkie brawa! Ogrom trudu, wielka, ciężka, mozolna praca. Myślę, że można nas stojąco uszanować. Oni stoją przed nami, my stoimy przed nimi. Fantastyczna orkiestra Dęta, okulice. Drodzy Państwo, droga orkiestro, to piękny jubileusz, 85 lat. Chciałabym złożyć życzenia i gratulacje od Pana Wójta, który nie mógł tutaj przybyć. I chciałabym odczytać list gratulacyjny dla orkiestry Dętej Okulice z okazji 85-lecia istnienia od Wójta Gminy Rzezawa Mariusza Paleja. Z okazji pięknego jubileuszu 85-lecia istnienia Orkiestry Dętej Okulice wszystkim jej obecnym i byłym członkom składam serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową aktywność artystyczną, zaangażowanie i obecność w życiu kulturalnym i społecznym naszej małej ojczyzny. Jesteście wspaniałą wizytówką gminy Rzezawa i zawsze godnie reprezentujecie ją podczas licznych koncertów, przeglądów i konkursów, w których sukcesami bierzecie udział. Należą się Wam za to słowa najwyższego uznania i podziękowania. Pragnę Wam życzyć dalszych kreatywnych działań i licznych sukcesów oraz nieustającej satysfakcji z muzykowania. Podpisał wójt gminy Rzezawa, magister inżynier Mariusz Palej. Czy można poprosić pana kapelmistrza i pana prezesa? I również w imieniu swoim i wszystkich radnych chciałabym pogratulować tak pięknego sukcesu. 85 lat, naprawdę proszę Państwa, to jest bardzo dużo. Cieszy nas to, że orkiestra jest młoda i ma przed sobą przyszłość. Mam nadzieję, że zdobędziecie również arenę międzynarodową w tych krajach, w których jeszcze nie byliście. I tego Wam życzę i najlepszych sukcesów, jakie możecie zdobyć na arenie polskiej. Dziękuję bardzo. Pozwolą Państwo, że w imieniu Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie złożę również serdeczne życzenia i przeczytam list gratulacyjny. Z okazji jubileuszu 85-lecia działalności Orkiestry Dętej Okulice składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. Z tej okazji pragnę podziękować za owocną współpracę i obecność w życiu kulturalnym naszej małej ojczyzny. Życzę wszystkim członkom orkiestry sukcesów, satysfakcji i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podpisano dyrektor Gminnego Centrum Kultury, pani Renata Prokop. Szanowna pani przewodnicząca, panie kapelmistrzu, panie prezesie, kapelmistrzu seniorze, wy, wspaniali muzycy z orkiestry
okolice, szanowni mieszkańcy, widzowie tego pięknego dzisiejszego spektaklu w takiej pięknej aurze, bo pogoda naprawdę dopisała. Jestem niezmiernie zadowolony i wzruszony, że mogłem dzisiaj tutaj wśród was być. To naprawdę piękna, muzyczno-duchowa uczta. Jak tak patrzę, szanowni państwo, na tą orkiestrę, na tego szacownego jubilata, to muszę wam powiedzieć, że się dobrze trzymacie. Ale już tak bez żartów, rzeczywiście wspaniała orkiestra, młodzi ludzie, oczywiście wspierani przez też nieco starszych, doświadczonych muzyków. W życiu każdego stowarzyszenia, każdej orkiestry czy straży pożarnej ta wymiana pokoleniowa jest czymś jednym z ważniejszych rzeczy, bo coś się kiedyś zaczyna, coś się kiedyś kończy i ten stały napływ młodzieży musi być ze wsparciem doświadczenia starszych. Panu kapeliszczowi, panu prezesowi takiej drużyny gratuluję, również pani przewodniczącej proszę przyjąć to na ręce pana wójta, naprawdę wspaniała orkiestra, zresztą jak wiemy powiat bocheński orkiestrą dętą stoi, naprawdę jesteśmy tutaj zagłębiem, patrząc przez pryzmat naszego województwa małopolskiego. Myślę, że okolice są w awangardzie tych orkiestr, które grają i pracują na terenie powiatu bocheńskiego. Niestety dzisiaj pan starosta nie mógł być tutaj wśród wami, pewnie bardzo tego żałuje, ale niestety względy zdrowotne mu na to nie pozwoliły i wysłał mnie tutaj do gminy Rzezawa w dniu dzisiejszym. No nie zastanawiałem się ani chwilę, a naprawdę było warto. Pozwolę sobie tutaj, panie kapelmistrzu, zacytować sentencję wygrawerowaną na tej statuetce. Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy kobiety. Tak kiedyś powiedział Ludwig van Beethoven. W imieniu samorządu powiatu bońskiego składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji 85-lecia działalności orkiestry Dęte i Okolice, czego wam życzy starosta boński Adam Korta oraz również moja skromna osoba. Czegoż jeszcze można życzyć takiemu zacnemu solenizantowi orkiestrze? No chyba niespożytych sił, ambitnych i wysokich celów, no i dobrego budżetu. Ale myślę, że tu już pani przewodnicząca i władze gminy o to zadbają, także naprawdę nie mamy się o co martwić. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję, wspaniały koncert. Drodzy państwo, na wstępie chciałem pogratulować wspaniałej orkiestrze przepięknego koncertu. Myślę, że nie tylko ja jestem zachwycony tą wspaniałą uczną muzyczną, którą nas dzisiaj uraczyliście. Jako przedstawiciel orkiestry Baczków na ręce pana kapelmistrza chciałbym przekazać pamiątkową statuetkę, której treść pozwolę sobie przytoczyć. Z okazji jubileuszu 85-lecia istnienia orkiestry Dęte i Okolice życzymy wam, nasi przyjaciele, wielu sukcesów muzycznych i osobistych, dalszego rozwoju orkiestry oraz niezliczonej ilości pięknych koncertów. Niech Matka Boża Okolicka ma was w swojej opiece. Wszystkiego najlepszego. Od siebie tylko dodam, życzę całej orkiestrze, wszystkim członkom, abyście zawsze byli tak piękni i młodzi jak wasz kapelmistrz. Wszystkiego najlepszego. Może jeszcze ja. Wiele razy dziękowałem za piękną oprawę w sanktuarium. Dzisiaj dziękuję za ten jubileuszowy koncert. Właściwie pod dachem i obok sanktuarium Matki Bożej w Okolicach wszystko się zaczęło. Więc bardzo dziękuję za ten dar orkiestry, także dla sanktuarium, bo przecież wszystkie nabożeństwa i wszystkie uroczystości tam się odbywające dzieją się na chwałę tej, która tam króluje i wybrała sobie to miejsce. Ja wam dziękuję, że wy, będąc właśnie niejako w cieniu albo blisko tej, która tam króluje, możecie
głosić jej chwałę, gdziekolwiek uda ci się, także w świat i w Polskę. Bo przecież, jeśli usłyszymy słowo okolice, to także sanktuarium. Niech ta, która króluje, obdarza was wszelkimi łaskami. Jeszcze raz dziękując za wszelkie uroczystości, także dziękuję za ten dzisiejszy koncert i wiele koncertów, które się tam w okolicach odbywa. Jeszcze raz Bóg zapłać i niech tym znakiem co jakiś czas, którym jest i którym chcę wspierać, będzie kolejny instrument, tylko wy sobie sami go wybierzcie. Bóg zapłać. Księżnom orkiestru, w imię kapelmistrza, całego zarządu oraz wszystkich członków orkiestry Jentek Grobla gratuluję wam kilku rzeczy. Po pierwsze gratulujemy, że od tylu lat nieustannie podnosicie poziom i piękno waszej gry, o czym świadczą sukcesy, nagrody, niezliczone koncerty w naszym regionie, Polsce i na świecie. Gratulujemy również tego, że przez 85 lat nie zapomnieliście, że wasza orkiestra powstała przy parafii i nadal grając, czynicie to Bogu na chwałę. Gratulujemy wam również, że tworzycie niesamowitą atmosferę wszędzie, gdzie tylko się pojawicie. Nawet jeśli przychodzi nam rywalizować w czasie koncertów i festiwali, to wiemy, że robimy to z najlepszymi i sprawia nam to ogromną radość. Życzymy wielu chwil satysfakcji ze wspólnego muzykowania, niesławiącego aplauzu publiczności oraz dalszych sukcesów w życiu artystycznym i osobistym dla każdego z was. A żona mi przed wyjściem mówiła, masz przygotowane przemówienie, podziękowanie? Nie, ja nie będę nic mówił, ja tylko zadyryguję i schodzę i idziemy później do domu. No i niestety nie potoczyło się to po mojej myśli, także nie odrobiłem zadania domowego. Ale coś na poczekaniu. Chcę państwu z góry przede wszystkim podziękować za obecność. Cieszymy się, że nam w końcu pogoda dopisała, bo od początku roku organizowaliśmy różne koncerty, czy to przez pandemię, wszystko online, czy to ostatni koncert papieski, próbowaliśmy go też powtórzyć już tak dla ludzi na żywo. No i niestety też nam troszeczkę pogoda pokrzyżowała plany, ale dzisiaj udało się. No i chcę podziękować właśnie wszystkim, którzy dzisiaj tu są. Oczywiście tym, bez których by ten koncert się nie odbył, czyli tutaj panu wójtowi, Radzie Gminy Rzezawa, Powiatu Bocheńskiemu, Województwu Mapolskiemu, który dofinansował ten koncert jubileuszowy, jak również wszystkim sponsorom. Dziękuję naszym przyjaciołom, orkiestrom, które dzisiaj przybyły, aby razem z nami to świętować. Dziękuję byłym kapelmistrzom, że są razem z nami. Takie małe wspomnienie, pan Piotr Seremek i pan Jurek Ciaćko, to pierwsze kroki u nich stawiałem. Pana Jurka na pierwszej próbie, jak mnie zaprosił, to na bębnie, a pan Piotrek to no na esie, to na tej waltorni zaczynałem. Później była trąbka, później studium dyrygenckie, no i tak się złożyło, że zająłem ich miejsce po kilkunastu latach. Dziękuję wam bardzo, że pokazaliście mi tą drogę muzyczną. Chcę również podziękować orkiestrze, no bo jakbym sam stał i tak machał, to nie byłoby to za ciekawe widowisko. Co prawda, jak tu kolega z Baczkowa powiedział, że dosyć przystojny jestem, chociaż dziękuję bardzo. Tylko nie rozumiałem śmiechu orkiestry z tyłu, ale to sobie z nimi porozmawiam. Dziękuję wam muzycy, że jesteście, że słuchacie mnie na tych piątkowych próbach. No nie zawsze jest kolorowo, no ale wiecie, efekt końcowy jest bardzo ważny. Cieszę się, że mimo tych ciężkich czasów ostatnich dwóch lat, tej całej pandemii, udało się nam to jakoś przetrwać. No i koncertujemy i to, co najważniejsze dla nas, czyli dajemy naszym słuchaczom, naszym ludziom wspaniałą satysfakcję. Cieszymy się z tego bardzo. Dziękuję również Chórowi ze Szczepanowa, bo bardzo dużo z nim współpracujemy, nie ma ich dzisiaj tutaj. Przedstawicieli też nie ma, bo niestety sezon
grania, czyli hałtur, wesel się zaczął i bardzo dużo grają. Dziękuję solistom, jest z nami dzisiaj tylko Weronika, ale również wielu innych wokalistów też z nami śpiewa. Dziękuję wszystkim, którzy śpiewają razem z orkiestrą, czy to muzycy z orkiestry, czy osoby towarzyszące, moi przyjaciele, czy ze szkoły muzycznej, czy gdzieś tam ze studiów, których poznałem na swojej drodze. No i dziękuję mojej żonie, że jest cierpliwa. A wiecie, jak zauważyliście Państwo, no gra na instrumencie, no i podobne zainteresowania, i to czasem różnie to bywa. Na próbie wszystko, a w domu jest zgrzyt muzyczny, bo o jedną nutkę czasem się można pokłócić. O jedną małą nutkę. Dziękuję Ci. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam. No i mam nadzieję, że spotkamy się znowu na następnych koncertach. A jeszcze tak w woli małej informacji. A przepraszam, jeszcze księdzu proboszczowi bardzo dziękuję. No tak schował się tutaj. Nie widzę go. Dziękuję, bo też naprawdę wspiera nas niesamowicie, jeżeli chodzi o tylko jakąkolwiek tam słowo czy pomoc. Zawsze jest. No i teraz jeszcze taka miła niespodzianka. Instrument. O Jezu, już się w głowie kotwuje, co to może być, ale nie, musimy to na chłodno przemyśleć. Nie wiem, czy za dużo mówię, bo ja tak jak mikrofon dostanę, to lubię i później nagle ktoś mnie z tyłu kopie. Skończ już. Także dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Aha, co miałem powiedzieć? Właśnie czekamy na wyniki, bo w piątek byliśmy na finale znowu. Zakwalifikowaliśmy się do finału małopolskiego Orkiestr Drętych Echo Trąbity i trąbiliśmy w piątek. No i czekamy na wyniki z niecierpliwością. Co 5 minut odświeżamy stronę MCK Soku w Nowym Sączu, ale jeszcze nic nie ma. Jak tylko coś będzie, to poinformujemy na pewno Państwa. Jeszcze raz, w imieniu swoim, w imieniu całej orkiestry, zarządu. Myślę, że Pan Prezes jeszcze coś. No, skoro Mariusz tak się rozgadał i tak dużo już powiedział, to mnie tylko tak pozostaje postawić kropkę nad i. Czyli ja jeszcze raz chciałem wszystkim podziękować za udział w tym koncercie i zaproszonym gościom i publiczności, która się tak licznie zebrała tutaj na tym naszym koncercie. No i dziękuję orkiestrze za koncert i jeszcze za jedno granie, które było dzisiaj rano. W Krakowie już występowali przed południem na takim wydarzeniu polsko-chorwackim, otwarcie jakiejś promenady w. Czyli taka impreza, może nieduża, ale międzynarodowa. Czyli od rana są na nogach, przebierają się tylko i zmieniają w koszulę i biegiem prawie cały dzień. Także dziękuję. Dziękuję Mariuszowi za poprowadzenie tego koncertu, za dyrygowanie. No i jeżeli będziemy organizować następne koncerty, będziemy zapraszać, będziemy informować. To ja dziękuję i na dzisiaj tyle.